księżyc znika na niebie, pędzi przed siebie zwariowany ten świat. Nieznalitości nie zatrzyma się, nie czeka. Nie czeka na nikogo. Wszyscy w koło zaganiani, ciągły rwetes, ciągły szum, zewsząd dudni jakiś hałas, to słyszysz? Jak życie ci ucieka, zatrzymaj się i posłuchaj. Zatrzymaj się i posłuchaj. Zatrzymaj się i posłuchaj. Znajdź taki czas, zatrzymaj się i posłuchaj ciszy. Szanowni widzowie, witamy Was w kolejnym, szóstym już odcinku naszego programu Electro Acoustic Show. Show, w którym nie tylko muzykujemy, ale rozmawiamy. Nie tylko rozmawiamy, ale również muzykujemy z naszymi gośćmi. Przed dzisiejszym gościem ja mam wielkiego Pietra, ponieważ jest to multiinstrumentalista, wspaniały muzyk, pedagog, animator kultury. Współzałożyciel i kierownik Klawej Ferajny. Kapeli podwórkowej, która jest laureatem wielu różnych konkursów, a przede wszystkim wygrała Grand Prix w Przemyślu. Witam, kłaniam się. Dobra, teraz będę wymieniał. Gitara, gitara basowa, kontrabas, akordeon, pianino, perkusja. Coś pominąłem jeszcze? Jeszcze na czymś grasz? Grasz na wszystkim pewnie. Nie, na wszystkim nie gram jeszcze. Nie wiem, na ilu instrumentach... Nie grałem, bo nie miałem w ręku, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Ale te instrumenty, które wymieniłeś, faktycznie wpadły w moje ręce. I skoro wpadły w moje ręce, to dlaczego nie spróbować na nich pograć? I tak się zaczęło właściwie. Wiem, że to granie to, bo przy różnych okazjach zdarzyło nam się wspólnie grać. I wiem, że to granie to nie jest takie sobie, a wziąłem sobie, poplunkałem, tylko to jest granie na najwyższym poziomie. I to... Czy to jest okupione jak wieloletnią praktyką, ćwiczeniami, czy po prostu bierzesz instrument i już umiem, bo gdzieś naturalnie to wszystko wychodzi? Jak to się odbywa?
Chyba nie ma człowieka takiego na świecie, który by wziął instrument i już umiał na nim grać. Granie na każdym jednym instrumencie wymaga długich po prostu lat pracy nad biegłością, nad techniką. Tego się nie da po prostu pominąć. Więc to są po prostu długie lata spędzone z instrumentem i to jest chyba efekt tego. Tak, bardzo dobry. Jeszcze ciekawostką jest to, że grasz na wielu instrumentach, ale grasz też wiele gatunków muzycznych. Bo ja chociażby wymienię rock, fair play, jak dobrze pamiętam, heavy metal z Gutter Sirens. Ostatnio słyszałem, że grasz bluesa z Blurinami. I jeszcze grałeś kiedyś na weselach. Oprócz tego w Klawiferajnie muzykę ludową. No tak, ten folklor miejski. No i jeszcze od bodaj 20 kilku lat związany jestem też z folklorem ziemi podlaskiej, grając w kapeli ludowej Andrzeja Stępki, w podlaskiej kapeli ludowej, i grając też i z kapelą zespołu pieśni i tańca Podlasie naszej Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tak. Gdzieś też na pewno grałeś? Jeszcze nie. A, no to i wyzwanie. A być może. Tak, wiele gatunków, ale to ja zawsze podchodziłem do tego w taki sposób, że jest to właśnie jakiegoś typu wyzwanie, które należy podjąć i spróbować po prostu własnych sił. Chociażby nawet i dlatego, żeby móc się po prostu sprawdzić i czy się podoła pewnym wyzwaniom. No i zawsze mnie, tak powiem, pociągała jakaś taka nowa dziedzina w muzyce i stąd może to takie spełnienie ciekawości. Ja mam taką czystą ciekawość, a skąd się wzięła właśnie muzyka podwórkowa, klawiferajna? Bo to tak dla mnie najbardziej odbiega. No wiem, że dużo muzyki ludowej grasz, ale ta klawiferajna to jest strzał w dziesiątkę po pierwsze, bo mi się bardzo podoba, świetna sprawa, a z drugiej strony tak no, zaskoczyłeś troszeczkę wszystkich, zaskoczyliście stworzeniem właśnie tego typu zespołu. No dziękuję bardzo. Skąd się wzięła klawiferajna? Tak naprawdę pomysłodawcą takiego właśnie zespołu, którego w Białej Podlaskiej nie było, był Józef Komorowski. On jest takim głównym założycielem tego zespołu, jest głównym pomysłodawcą. Zresztą Józef Komorowski od lat związany jest z folklorem miejskim. Od lat krążył właśnie wokół tego gatunku muzycznego, tworząc różne kapele. Jednakże no, z mniejszym czy z większym efektem. No i 10 lat temu Józef po prostu zadzwonił do mnie, czy byśmy nie stworzyli takiej kapeli. A jeszcze taka sytuacja wyszła, pracując wcześniej z Andrzejem Karasiem, właśnie w zespole pieśni i tańca Podlasie przy Akademii Wychowania Fizycznego. Też długie lata tam razem przegraliśmy z chłopakami, ze Sławkiem. Chyba raczej wygraliście. Graliśmy. Wygraliście. Nie przegraliście, tylko wygraliście. Wygraliśmy. I z Arkiem Juśkiem, no po prostu to są długie lata wspólnego grania. Kiedy wyszła taka sytuacja, że zapadła decyzja o rozwiązaniu naszej kapeli działającej przy Akademii Wychowania Fizycznego, to po prostu szkoda było tych lat przegranych razem, tego doświadczenia muzycznego, które jednak jest po prostu pewnym dorobkiem artystycznym, które po prostu szkoda zmarnować. I kiedy Józef wyszedł z takim pomysłem, to postanowiliśmy podjąć rękawice i po prostu zawiązać taką kapelę. Mariusz, my śmiało możemy stwierdzić, że ty jesteś chodzącą muzyką. Całe twoje życie wypełnia muzyka. Nie dość, że jesteś nauczycielem, to jeszcze angażujesz się w wiele rozmaitych projektów, co zresztą usłyszeliśmy przed chwileczką. Czy wyobrażasz sobie życie bez muzyki? Tak naprawdę ja nie pamiętam takiego okresu w moim życiu, żebym ja nie grał. Więc gdyby mi ktoś teraz zabrał taką część mojej osobowości i część mnie, to chyba by to było niemożliwe. Chyba bym z tego nie wytrzymał. Czy wśród tych wielu wymienionych talentów, które tutaj dzisiaj padły, jest też aktorstwo?
Nigdy nie bałem się aktorstwem, chociaż może taki krótki epizod przeżyłem, będąc jeszcze w szkole zawodowej, bo do takiej szkoły również uczęszczałem. Pamiętam, że była pani profesor, która założyła tam taki klub aktorski. Spotykaliśmy się w internacie po lekcjach i pamiętam, że odgrywałem tam wtedy jedną z głównych postaci, bo grałem pana Tadeusza w jednej z części. Dlaczego o to pytamy? Bo my byliśmy świadkami, jak opowiadasz dowcip. I mamy taką prośbę, czy sprzedałbyś nam tu na wizji jakiś żarcik? Bo tutaj... Tak aktorsko, oczywiście, jak to robiłeś ostatni raz. No właśnie, bo to nie jest tylko opowiadanie dowcipów, ale to jest cała scenka po prostu. Może ja opowiem sytuację, która zdarzyła mi się osobiście. Przeżyłem ją, będąc u mojego kolegi na wakacjach. Pojechaliśmy na Mazury. Byliśmy tam chyba około 5 dni i przez 5 dni chodziliśmy nad piękne jeziorko. Takie nieduże, urokliwe. I ja w ciągu tych 5 dni łowiłem sobie rybki. Urlop niesamowity, fantastyczny, spokój. Łowię sobie rybki, ale łowię sobie te rybki bez karty wędkarskiej. I słuchajcie, ostatniego dnia, kiedy wracamy już z tego jeziorka, widzę emblemat, taki duży emblemat rozwieszony na ogrodzeniu pozwolenia na amatorski połów ryb. W knajpie? Niemożliwe. No muszę wejść zobaczyć. Wchodzę do tej knajpy. Za barem nikogo, w knajpie bardzo dużo ludzi i na barze taki dzwoneczek, jak to w hotelach kiedyś był, jak się tak uderzy, to tak dźwięczy. Oczywiście, bam, 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 w ten dzwonek, a tam za mną się odzywa taki głos. Czego? Przerażony odwracam się. Nie, ja tylko chciałem zapytać, ile kosztuje to pozwolenie na amatorski połów ryb? A kobieta do mnie pyta, pan to z brzegu czy z Łodzi? Nie, ja z Lubelskiego. I najciekawsze było spojrzenie pani w moją stronę, kiedy otwierały się coraz szerzej oczy i ja dopiero w tym momencie zrozumiałem, że ona mnie pyta, z którego miejsca ja będę łowił. Czy z łódki, czy z brzegu? To oto dowód, że Mariusz jest nie tylko multiinstrumentalistą, ale przede wszystkim niezłym kawalarzem. No ale jest multiinstrumentalistą, a my przecież tutaj z naszymi gośćmi gramy. I co by było, Mariusz, żebyś coś z nami zagrał? Wybrałeś jeden z instrumentów, powiesz może nam jaki? Tak, wybrałem akordeon. Jest to pierwszy instrument, od którego ja w ogóle zaczynałem moją przygodę z muzykowaniem. Jest mi chyba najbliższy, najdłużej z tym instrumentem obcuję. No i chyba dlatego właśnie akordeon. A my z Mariuszem zagramy Oczy tej małej. Zapraszam. Przez niego to siebie zamiła, tak
jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Wróci do ciebie kiedyś ta trumna, w której leży kochanka błędna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra choć wszystko zrozumie. Póki wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym gorąco podziękować grupie Elektroakustik za zaproszenie do ich programu, do ich show. I korzystając z okazji, że padło sporo pytań o kapelę podwórkową Klawa Ferajna, w jej imieniu chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy i miłośników naszej kapeli na koncert jubileuszowy, który będzie miał miejsce 23 czerwca w Białej Podlaskiej na Placu Wolności. Początek o godzinie 17. Zaproszone zostały gwiazdy właśnie muzyki folkloru miejskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie, a grupie Elektroakustik jeszcze raz dziękuję gorąco za zaproszenie do programu.